Co my tu dzisiaj mamy? Chyba będzie potrzebne nam masło. Świnka to na później. Wątróbka. Wątróbka na teraz. Do tego jeszcze cebula, emiryż. A w ogóle lodówka u nas wypchana jak nigdy. Jadź się. Ile rzeczy w Tajlandii w lodówce. Zawsze była tylko woda i lód, nic więcej. W sumie to do tej wątróbki przyda się jeszcze taki sosik fajny, pieprzowy. Bardzo fajny. Drugi sosik taki w miarę łagodny. A w sumie jeszcze najwyżej trochę ostrego też możemy dodać. Tu jeszcze mamy taki fajny, ostry sosik. No i pamiętacie jeszcze o occie, który pijemy na czczo. Cebula, czosnek i chleb. Identyczny jak z Polski. Taki pyszny, że dawno takiego dobrego nie jedliście, na pewno. Cebula i czosnek już przygotowane. Zaraz skakują na patelnię. Czujecie już te zapachy smażącej się cebulki i czosnku? A tutaj główne danie już czeka. Tutaj mam mój ryżyk. Tutaj jest bardzo piękny ryż. Mam pokazać. Można się w nim dosłownie zakochać. Marchewyczką. Tutaj mamy także kukurydzę. Tutaj jakiś groszek. Jakieś liście. Kurczak. Ryż. Jajko. Cebula. Tutaj jest taki zbity ryż jak skała. On jest. Tutaj mamy szyneczkę. I tak wygląda mój pyszny ryżyk. Przepyszny on jest. Dobra, koniec tego ściemniania, Emma. Ja tutaj już mam gotową cebulkę. O, już nawet się pomalutku nam tutaj przypala, bo dawno nikt tu nie zaglądał, ale to nic. Nic się nie stało. Już tu gotowa wątróbka umyta czeka i wskakuje tutaj na patelnię. Dawaj ją tu. Dobra. To możemy wyrzucić? Nie, nie kroimy wątróbki. Co ty? Kto kroi wątróbkę? Ten się nie zna. Wątróbka ma być w całości. Duże kawałki. O. Zaraz będziemy ją tu zalewać sosami. O, sprysło. Wygląda wyśmienicie. Pięknie wygląda. Okay. Jeszcze ją tylko chwilkę poddusimy. Dopiero taka świeża wrzucona, to chwilkę można poddusić. I tu już kromeczki z masełkiem się szykują. Się szykują. I sosiki do wątróbeczki też już tutaj gotowe. Jeśli ktoś je ryż i brakuje mu nieraz limonki, to można sobie kupić taki, jak widzicie, taki sok. Taki sok z limonki. No. Taki soczek. I można sobie nim pokapać w niektórych miejscach, bo mi często brakuje takiego soku z limonki do ryżu. Żeby nie był taki suchy. I żeby dało smak. Dobry. No i tak wygląda gotowa wątróbeczka. Przepięknie wygląda. Przepięknie. Przepiękna wątróbka. Jak można się zakochać, tak można jak się zakochać. No. Dokładnie. Ta wątróbka w ogóle tutaj w Tajlandii z tych kurek to jest jakaś inna. Nie wiem dlaczego, ona jest taka gąbczasta, taka podobna jak skaczki w Polsce. Jak kupowałem skaczki, wątróbkę, to właśnie ta tutaj skóry jest podobna jak ta w Polsce skaczki. Wygląda wyśmienicie. Cebulka. To nie jest skóry. Nie, no jak. Tutaj do tego jeszcze kromeczki z masełkiem. Jabłuszko? Jabłuszko? I jeszcze można trochę musztardy nawet. Emma, gdzie ty dzisiaj lekcje znowu odrabiasz? Znowu tutaj. Chyba był filmik taki na kanale, że też tutaj robiłam. No, tylko wtedy przygotowywałaś się do egzaminu. No, ale teraz książki. Teraz tylko... Mam czkawkę jakby co, więc jak będę podskakiwać, to nie moja wina. Dobra, Emma za... Kurczę, Emma robi książki, a ja zabieram się za wybieranie lodów. Ja będę jadła tego, a ma tego. Za chwilę wam pokażemy, bo przyszło mi będzie... soda brzoskwiniowa i data tykola. Dokładnie. Jesteśmy... Chodźcie, nie mam. Czekaj, jesteśmy tutaj na plaży, w takiej fajnej restauracji, gdzie jest bardzo dużo Chińczyków z tego względu, że przywożą tutaj, że podają tutaj dużo seafooda i dlatego jest tutaj bardzo dużo Chińczyków, którzy uwielbiają seafooda i do takich restauracji przyjeżdżają. Ok, can we order? You want this? And this. Sandy Royal and Blueberry Sandy. Okay. That's all. One and one. Yes. Yeah. It's okay. Co? Ja mam taki słodki długopis z takim pieskiem. Można mu ruszać uszkami do góry, tak.
taki słodki jest. To jest taki zwykły długopis, ma taki kolorek ma, taki zwykły. Jest taki słodki jak ta moja kola zimna. O, ale mi się chciało zimnej koli. Mogę spróbować? No. Jest taka dobra? No. Dobra. Dobra, ja wyciągam laptopa i zedytuję jakiś nowy filmik na kanał. Także taka praca dzisiaj w terenie, nauka w terenie. I tak to wygląda tutaj. Dobrze, że tak mocno wieje, bo jest tak gorąco na dworze, tak świeci słońce. Tutaj jest jeszcze plaża. Jest taka patelnia, że po prostu szok. I na szczęście chociaż tyle, że wieje mocny wiatr. Jak ci się pomylił plus z minusem, to zrób teraz jedno działanie z plusem, a drugie z minusem. Emma, jak ci się podobają nasze lody? Jeszcze nie. Na razie tylko patrzę, jak ładnie wygląda. Tutaj w mojej piękny soda. Piękna soda. Bardzo ładnie wygląda. Nasze lody też bardzo ładnie, ale my chyba musimy się zamienić, wiesz? Nie. Tak. A, rzeczywiście. Te z bananami są dla ciebie. Uj, szkoda. To takie ładne. Takie ładne te twoje bananki. Ja lubię banany bardzo. To jest banana. To jest banana, przepyszny. Zacznąć wody? No. I dotyka mi, była bardzo ciepła. Tylko ja mam buty. Muszę iść pomału, żeby mi się do butów nie nasypało. Mi to bez problemu, patrz, jak nawet mi się nasypie, to łatwo jest wyczepiać. Wyczepać. A co to za dwa wielkie statki tutaj przypłynęły i cały dzień tu cumują? Wchodzę jeszcze niżej, więc zobaczcie. Lewy bębnej tutaj jest trochę większy. Ma jedyne grube miody tej strony. Tutaj idziemy, jest coraz większy. Coraz większy. Patrz, co tam jest. Widzę. Uważaj, żebyś tu nie wpadła. Ale wieża stoi. A tutaj... jest cholernie gorąco. Ale na szczęście wieje mocny wiatr. I jakoś da się wytrzymać. Ale tutaj akurat w tej części, na samym końcu dżontiem, jest mało ludzi, bo jest tylko pusta plaża, sam piach, zero schronienia i samo słońce i po prostu można tutaj umrzeć jak na jakiejś pustyni, jak na pustyni, jak na patelni. No dobra, spadamy z tej patelni. I kapcia zgubiłam. A tutaj widać tą restauracyjkę, w której właśnie siedzieliśmy przez ostatnie 2 godziny. Emma się uczyła, a ja pracowałem. Pan krab się ususzył, zdech na tej pustyni. Zostaw go. Pustynia śmierci. A tu jest dziura. Po krabie. Wyszedł, patrzę. I kaput. Kiedztwo. Tam gdzie mama jest jakieś fontanny, to sobie tam opuczę. Chyba jedziemy po nią, co? No, na pewno. Strasznie tu gorąco. A w restauracji było tak fajnie, chłodno, to żeśmy z niej wyszli. Tylko po co? To mamy. To trzeba wsiadać na nasze szokobucu i jedziemy. Ale grzeje. Tutaj na dzielnicy u nas pan piecze kurczaka, ale piecze na wysokim, takim dużym oleju, głębokim.
ale pieczę go bez żadnych... Co? No, smażę. Właśnie, smażę. Ale smażę go bez żadnych dodatków, tylko sól, pieprz i tam ewentualnie, nie wiem, coś tam, jakaś tam przyprawa, ale bez jakichś tam słodkich dodatków, bez jakichś tam udziwnień. I po prostu to jest najlepszy kurczak, jaki tutaj w ogóle w Tajlandii można spotkać. Czyli na takim głębokim oleju, ale bez żadnych panierek. Ta skórka wtedy jest taka chrupiąca, ten kurczak jest taki dobry. Tam jest jeszcze tylko... Ło, patrzcie, jaka tam jest noga taka. Taka z taką skórką. Jak to wygląda? Emma się zajada, nie może przestać. Mówię, poczekaj. A ona nie, wcina tego, tą pierś z kurczaka taką pyszną. O, ale piękna pierś. Dobra, tutaj już was zapraszam na kolejne vlogi prosto z Pattayi, które pojawiają się we wtorki, piątki i niedzielę. No chyba, że są wyjątki i zamiast wtorku jest w środę, no to wtedy mamy w środę, piątek i niedzielę. A jak tam pogoda w Polsce, bo ostatnio słyszę, że jest bardzo dużo śniegu, bardzo zimno, bardzo wieje i jest nieprzyjemnie. Jeśli ktoś się zastanawia, gdzie można lecieć, gdzie jest bardzo gorąco, to powiem wam, że w Tajlandii jest cholernie gorąco. Jest godzina trzecia, jest 32 stopnie, słońce świeci niemiłosiernie, jest bardzo gorąco, no i trzeba się ratować wiatrakami. Takimi wiatrakami, które chodzą non-stop, non-stop.